Dzisiejsza prezentacja programu naprawczego podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej części omówię Państwu, co będzie przedmiotem obrad kolejnego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, a później szczegółowo punkt dotyczący programu naprawczego zostanie omówiony przez pana Huberta Goskę, który współpracuje z nami przy opracowaniu tego programu. Zatem przejdźmy do tego, co będzie przedmiotem obrad na nadzwyczajnej sesji. Przedmiotem będą cztery uchwały podstawowe. Uchwały następujące. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2019. Właściwie w praktyce oznacza to powrót do uchylonej uchwały z sierpnia 2019. Przypomnę Państwu, że w sierpniu na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej podjęliśmy uchwałę o rozksięgowaniu straty szpitala, straty, która została przeznaczona między innymi na podwyżki dla różnych instytucji związanych z funkcjonowaniem miasta, takich jak chociażby MOPR, DPS, jak administracja w szkołach, jak inne placówki, także też osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim, jak również wsparcie wszystkich jednostek miejskich, tak aby mogły wypełniać swoje zadania statutowe. Przypomnę, że ta uchwała budżetowa została podjęta praktycznie jednogłośnie na tamtej sesji. Ona została uchylona i tutaj chciałbym Państwu przypomnieć czy powtórzyć, że przedmiotem rozbieżności pomiędzy Regionalną Izbą Obrachunkową a miastem, a gminą Grudziądz nie jest kwestia pokrycia straty za rok 2017 szpitala, tylko ujęcie operacji, które zakładamy, czyli przekształcenia szpitala w naszych dokumentach finansowych. Jakby dzisiaj jesteśmy już na takim etapie, że nie musimy tej straty pokrywać, co zostało potwierdzone w uzasadnieniu do wezwania do programu naprawczego. Jednocześnie do końca marca przyszłego roku musimy dokonać przekształcenia szpitala bądź likwidacji. O likwidacji oczywiście nie ma mowy, zatem idziemy tą ścieżką przekształcenia, ale tą operację musimy uwzględnić w naszych dokumentach finansowych i to właśnie robimy. Uwzględniamy tą operację w wieloletniej prognozie finansowej. Czyli tak, zmiana uchwały budżetowej na rok 2019 praktycznie jest to odtworzenie uchwały, która została podjęta w sierpniu na sesji nadzwyczajnej z małymi korektami, które dotyczą chociażby subwencji oświatowych. Dalej, przyjęcie programu postępowania naprawczego. W dalszej części posiedzenia komisji on zostanie szczegółowo omówiony. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa. I cztery jakby obszary, to jest więcej uchwał, ale cztery obszary związane jakby z programem naprawczym. To są uchwały w sprawie gospodarki odpadowej, ja krótko to omówię, dalej komunikacji miejskiej, strefy płatnego parkowania i podatku od nieruchomości. I przejdźmy sobie do krótkiego, tak jak powiedziałem, omówienia tego, co będzie na kolejnej najbliższej sesji. To, co już powiedziałem, zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019, czyli to jest de facto powrót do tej uchwały z sierpnia i zapewnienie możliwości funkcjonowania poszczególnych wydziałów, jednostek miasta, jak i zapewnienie finansowania na to, na co wyraziliśmy zgodę, chociażby na wspomniane podwyżki. Dalej, program postępowania naprawczego.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, program postępowania naprawczego jest jedną z możliwych prawnie dozwolonych ścieżek otrzymania bezpośredniej pożyczki z budżetu państwa. O taką pożyczkę będziemy zabiegać. Inną formą jest program ostrożnościowy. Jest niewielka różnica pomiędzy programem ostrożnościowym a programem naprawczym. Niemniej jednak z naszych informacji, które uzyskaliśmy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, program ostrożnościowy nie ma szans uzyskania pozytywnej opinii. Jest on jedynie możliwy do zastosowania w przypadku przyczyn problemów finansowych niezależnych od miasta. W naszym przypadku problemy ze szpitalem oceniane są inaczej, zatem tylko możemy iść ścieżką programu naprawczego po to, aby, jeszcze raz powtarzam, uzyskać bezpośrednie wsparcie z budżetu z budżetu państwa w formie nisko oprocentowanej wieloletniej pożyczki. W kilku zdaniach, ale oczywiście tu szczegółowo będzie omówione, co tak naprawdę nakłada na gminę program naprawczy. Po pierwsze, jest to restrykcyjna kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale na to jesteśmy przygotowani, na to jesteśmy otwarci. Rygorystyczna ocena Ministerstwa Finansów, ścisły monitoring podejmowanych działań w zakresie i inwestycyjnych, i także i finansowych, zniesienie wydatków na działania promocyjne, zamrożenie diet radnych, zamrożenie wynagrodzeń prezydenta. Program naprawczy nie oznacza zamrożenia prowadzonych inwestycji, szczególnie inwestycji, które są finansowane z funduszy unijnych. Tu chciałbym wyraźnie to podkreślić. Program naprawczy nie wymusza na nas zaniechania inwestycji. Nie, jedynie uniemożliwia zaciąganie długu, czyli finansowania inwestycji długiem, ale inwestycje możemy finansować z własnych środków. Co więcej, z informacji, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Finansów, Ministerstwo Finansów nie wyobraża sobie, aby takie miasto jak Grudziądz zaprzestało realizacji inwestycji, szczególnie inwestycji strategicznych dla miasta, inwestycji, na które miasto może pozyskać duże finansowanie zewnętrzne, takich jak chociażby modernizacja sieci tramwajowej, gdzie zabiegamy o kwotę bagatela około 100 milionów złotych. Dalej. Co jest tą korzyścią? Szanowni Państwo, otóż daje program naprawczy, postępowania naprawczego daje możliwość ubiegania się o pożyczkę bezpośrednio z budżetu państwa i będziemy zabiegali o tą pożyczkę w wysokości 320 milionów złotych. To są gigantyczne pieniądze. Do tej pory żadna gmina o takie środki się nie ubiegała, ale sytuacja Grudziądza jest nadzwyczajna, wyjątkowa. Będziemy się ubiegać o maksymalną możliwą kwotę. Czy ją uzyskamy? Nie wiem, ale zabiegać będziemy o kwotę 320 milionów złotych. Co nam ta kwota umożliwia? Umożliwia nam oddłużenie szpitala poprzez jego przekształcenie w spółkę kapitałową, zrefinansowanie także wcześniej poniesionych wydatków na służbę zdrowia. Mówimy tu chociażby o dokapitalizowaniu GIM-u. Mówimy też o innych ciążących na miastach w przyszłości wydatkach, jak chociażby o odszkodowaniu w związku z budową pierwszego etapu trasy średnicowej. To jest kwota niebagatelna, około 13 milionów złotych, co też jest uwzględnione w programie naprawczym. Dalej. Często pojawiają się pytania, czy program naprawczy, co on oznacza w kontekście programu tak zwanego pakietu Glamowskiego. Otóż, Szanowni Państwo, my dalej realizujemy nasze założenia. Nadal stworzyliśmy holding. Dzisiaj mogę Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym holding został wpisany do KRS-u, a więc został zarejestrowany. Nadal procedujemy, jeżeli chodzi o MWiO i przede wszystkim nadal restrukturyzujemy szpital i idziemy w kierunku jego przekształcenia. Co więcej Państwu podam, to jest cytat z
uzasadnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej i warto, myślę, to właśnie przeczytać, zacytować. W związku z brakiem pokrycia straty Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imieniem doktora Władysława Biegańskiego za rok 2017 w terminie wynikającym z artykułu 59 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej gmina miasto Grudziądz może w terminie do 31 marca 2020 roku dokonać zmiany formy organizacyjno-prawnej z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na spółkę kapitałową na podstawie przepisów zawartych w artykule 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej lub podjąć uchwałę przez Radę Miejską Grudziądza o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Po upływie wskazanego terminu powinna zostać wszczęta procedura likwidacyjna. A więc dzisiaj, jak powiedziałem, jesteśmy już na innym etapie. Nie ma mowy o pokrywaniu straty, jest termin jasno wyznaczony o przekształceniu szpitala i o de facto oddłużeniu kwotą około 300 milionów złotych. Po raz pierwszy Regionalna Izba Obrachunkowa w sposób tak jednoznaczny wskazała tryb postępowania i terminy, które nas obowiązują, jednocześnie utrzymując ścieżkę, która została przez nas wszczęta na wcześniejszych posiedzeniach Rady Miejskiej Grudziądza. Dalej, kolejna uchwała, która wchodzi na tą najbliższą sesję, to jest wieloletnia prognoza finansowa i w tej wieloletniej prognozie finansowej będzie pokazane przekształcenie szpitala. Tego dotyczył spór. Myśmy uważali, że zapis w naszych dokumentach finansowych musi się pojawić w momencie podjęcia decyzji o przekształceniu, konkretnie wydania zarządzenia prezydenta. RIO uważa inaczej, że jeżeli to planujemy, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie. Zatem znajdzie to odzwierciedlenie w WPF-ie w roku 2020, czyli znajdą się wpływy tutaj akurat z tytułu pożyczki bezpośrednio z budżetu państwa i przejęcie zadłużenia szpitala na kwotę około 300 milionów złotych. Mówimy około 300 milionów złotych, ponieważ wskaźnik, jaka to będzie dokładnie kwota, można obliczyć na dzień dokładnie przekształcenia. Zatem wieloletnia prognoza finansowa będzie uwzględniała przekształcenie szpitala i jego oddłużenie i będzie uwzględniała wsparcie pożyczką z budżetu państwa. Jakaż to pożyczka i dlaczego warto o nią zabiegać? Otóż pożyczka, już pomijam kwotę 320 milionów złotych. Oprocentowanie tej pożyczki jest 3% w skali roku i okres finansowania 30 lat. I co bardzo istotne, również zabezpieczenie jest bezpośrednio na budżecie miasta. Nie ma dodatkowych zabezpieczeń typu, nie wiem, zabezpieczenie na hipotekach czy jakieś inne zastawy, nie wiem, na udziałach spółek, różne, które mogłyby oczekiwać od nas instytucje finansowe. Tutaj jest tylko i wyłącznie zabezpieczenie na budżecie miasta, na wydolności miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. Zatem jest to po pierwsze stosunkowo niskie oprocentowanie, bardzo długi okres finansowania, trudno dostępny w bankach czy innych instytucjach finansowych. Przejdźmy dalej. Tutaj coś mi się za mocno chyba wycięło, przepraszam. A jednak w ramach jeszcze tutaj cofnę. Przepraszam. O właśnie, kilka słów. Będziemy mówili jeszcze o na najbliższej sesji o czterech jakby obszarach. Polityce odpadowej. Polityce odpadowej, która z założenia musi się bilansować. Niestety w Grudziądzu od kilku lat polityka odpadowa się nie bilansuje. Rokrocznie przez ostatnie lata dokładamy około 2,5 miliona złotych. Musimy to zbilansować.
Takie jest też oczekiwanie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Co więcej, bilansowanie w sektorze odpadów, w obszarze odpadów musi następować z obszaru odpadowego. Jest już jedno z orzeczeń Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie jest co prawda z Bydgoszczy, które jakby sankcjonuje, znaczy uważa za niezgodne z prawem finansowanie polityki odpadowej innymi dochodami, na przykład podatkiem od nieruchomości, czy na przykład wpływami z tytułu sprzedaży majątku. Zatem musimy to zbilansować. Chcemy doprowadzić do tego, aby uszczelnić system, zmieniając system poboru opłat za odpady, przechodząc od 1 lipca na system od poboru wody. Rozważamy też od inne uszczelnienie tego systemu, dając okres przejściowy 6 miesięcy, podnosząc stosunkowo niewielką kwotą, niewielkim procentem opłaty w systemie dziś obowiązującym, czyli od gospodarstwa domowego. Jednocześnie chciałbym Państwu poinformować, że w związku z przygotowywanym przetargiem na odbiór odpadów zdecydowałem, że jeden z sektorów będzie obsługiwany przez naszą spółkę komunalną w ramach systemu in-house. Przypomnę, że kilka lat temu nasze wodociągi zostały wyeliminowane z rynku grudziąckiego, przegrywając wszystkie przetargi i skazane na to, aby zabiegać o kontrakty w gminach ościennych. No między innymi w tej chwili wodociągi obsługują wywóz odpadów w gminie Gruta. Uważam, że musimy dbać o nasz jako właściciel, musimy dbać o naszą spółkę. Zatem podjąłem decyzję, że jeden z sektorów, konkretnie sektor drugi, to jest lotnisko, będzie obsługiwany przez, poza przetargiem, będzie obsługiwany przez wodociągi. Podobnie w in-house będzie odbiór odpadów na wysypisko, co daje też stuprocentową jakby odbiór z naszego regionu przez wysypisko czy zakład w Zakurzewie, który został bardzo dobrze, że tak powiem, no, zainwestowaliśmy tam duże pieniądze i dobrze by było, żeby ten zakład mógł funkcjonować i żeby odpady z Grudziądza właśnie tam były lokowane. Dlatego to też będzie w ramach tak zwanego in-house. Dalej komunikacja miejska. Tutaj również będziemy dążyli do zbilansowania. W tej chwili też będzie to za chwilę szczegółowo omówione, ale dokładamy do komunikacji miejskiej w proporcjach 70-30, czyli 70% to są dopłaty z budżetu, 30% to są wpływy z biletów. Musimy na nowo opracować siatkę komunikacji miejskiej, tak aby wykorzystać komunikację tramwajową. W naszej ocenie komunikacja, w którą w ostatnich latach włożyliśmy ponad 100 milionów złotych, teraz kolejne inwestycje ponad 100 milionów złotych. Uważam, że komunikacja tramwajowa musi stać się kręgosłupem komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Komunikacja autobusowa musi być tutaj uzupełnieniem tego kręgosłupa, budując dodatkowe 3 przystanki, czy przesiadkowe, czy wykorzystując w lepszym stopniu chociażby Aleję 23 stycznia jako właśnie taki węzeł przesiadkowy. Nad tym będziemy pracowali. Będziemy pracowali nad przygotowaniem nowych rozkładów jazdy, nowego układu czy sieci komunikacji miejskiej, tak aby środki, które przeznaczone są na komunikację, były w sposób bardziej efektywny wykorzystane. Dalej strefa płatnego parkowania. Rozszerzamy strefę płatnego parkowania, ale jednocześnie wprowadzamy dwie rzeczy, bardzo zresztą istotne, tak mi się wydaje, że bardzo istotne. Znosimy ograniczenia dla mieszkańców wykupujących abonament na parkowanie w danej strefie. Dzisiaj było tak, że do dzisiaj, czy do podjęcia tej uchwały, że mieszkaniec, który miał wykupiony abonament, mógł parkować tylko i wyłącznie na ulicy, w której
której był, zamieszkiwał, bądź ulicy no bardzo bliskiej, czy tam blisko zlokalizowanej. Teraz każdy wykupujący abonament będzie, ten abonament będzie obowiązywał w danej strefie. To jest lepsza możliwość i znalezienia miejsca do parkowania, ale także poruszania się w strefie i dotyczy to zarówno strefy A, jak i strefy B. Jednocześnie chcielibyśmy wprowadzić system, który będzie premiował osoby parkujące na niewykorzystanym w naszej ocenie parkingu na ulicy Sienkiewicza, osoby zatrudnione, gdzie abonament dla osób zatrudnionych będzie wynosił połowę ceny tego, co jest w strefie parkowania. Docelowo chcielibyśmy to samo uczynić z parkingiem na ulicy Portowej, parkingiem, który jest zaplanowany do realizacji, bo dzisiaj jest to klepisko, więc chcielibyśmy w przyszłym roku zrealizować tą inwestycję, żeby ten parking nabrał normalnych standardów, tak żeby no można było tam pobierać opłaty, powtarzam, opłaty niższe niż w strefie, tak, aby zachęcić do wykorzystania jednego i drugiego parkingu dla osób zatrudnionych. I podatek od nieruchomości. Szanowni Państwo, chciałbym też zwrócić na jedną rzecz uwagę. Podatek, wpływy z tytułu podatku PIT, to nie jest co prawda podatek od nieruchomości, ale z naszych szacunków w związku z ulgami, jakie zostały wprowadzone, bardzo szlachetne ulgi, bardzo wszyscy się cieszymy, że ludzie młodzi nie będą płacili podatku, są też niższe stawki podatkowe, ale niestety to się odbija też na wpływach do budżetów samorządów. W przypadku naszego miasta jest to około 10 milionów złotych. Różnie licząc, szacunki wskazują, że netto jest to około 10 milionów złotych. Zatem to jest dodatkowy ubytek, więc jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to w Grudziądzu od wielu lat stosowana była tak zwana zasada 90% stawki maksymalnej. I po naszych analizach utrzymaliśmy stawkę 95%, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, 95% stawki maksymalnej, jeżeli chodzi o osoby fizyczne. Niestety idziemy w kierunku 100% stawki maksymalnej, jeżeli chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednocześnie utrzymując ulgi w tym roku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 2 miliony 700. Te ulgi będą utrzymane do końca przyszłego roku. To tyle tytułem wprowadzenia. Poproszę teraz pana Huberta Goskę o szczegółowe przedstawienie programu naprawczego. Dziękuję bardzo.